Siemanko, z tej strony Elio, Patary Retrofan. Wracam z pracy, na zewnątrz już ciemnica. Jadę do paczkomatu, tam czeka na mnie przesyłka od mojego kumpla Marka z Warszawy, a mianowicie dostawa gierek do mojego STE. Okej, to otwieramy sobie paczuszkę z świeżymi gierkami do STE, nie ST, tylko STE właśnie. Tutaj są gierki, które są też, no nie wszystkie, ale duża część jest dedykowana do Atari STE. Zaraz zobaczymy, co tam dokładnie Marek mi wysłał. I zabierzemy się do testowania, ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj nie mam czasu, dzisiaj sobie tylko otworzymy i sprawdzimy. Powinno ich być około 30. Ok, i zaraz zaczniemy przegląd. Wow, leci mi to wszystko, momencik. Ok, więc tak, mamy tutaj SimCity, jedna i druga dyskietka, mamy jakiś taki pinball, z tego co wiem na Atari ST nie ma ani pinball Fantasies, ani Dreams, ale tutaj jest jakiś pinballik, zobaczymy czy jest godny uwagi. Tu jakieś wyścigi, tutaj Saboteur 3, nie wiem co to jest. Pinball Magic, jeszcze jakiś jeden. Venus. Nie mam pojęcia, co to jest. Dynasty Wars. Też nie wiem. The Blues Brothers, no to kojarzę z Amigi. Tutaj jest... Kurde, ciężko mi nawet napis odczytać. Nie wiem, może wy zobaczycie. Pegasus. Coś takiego. Tutaj druga dyskietka z Pegasusa. Pirates. Stormbringer. No Zul. Zula już mam, kurczę. Tutaj jest Warzone. I Gunship Simulator Helikoptera. Też grałem na Amidze, pamiętam. Rewelacja było. O, teraz to coś, co bardzo chciałem. Wersja typowo pod Atari STE Stardust. To, żem grał na Amidze i jest mega, mega fajne. To gierka też, którą bardzo chciałem. 3D Pool. Uwielbiam bilardy trójwymiarowe. Lemmingi jedyneczka, Lemmingi dwójeczka. Tutaj jakiś Rax, czy coś takiego, nie wiem co to jest. Rodzina Adamsów, Altered Beast, też nie znam tego tytułu, UN Squadron, też nie znam, tutaj nie wiem co to jest, tu jest jakiś Blacik czy coś takiego, nie wiem, jakaś strzelanka czołgiem, może symulator czołgu, nie mam pojęcia, tutaj Stormlord, też tego nie znam. Chuck Rock,
jakiejś, nie wiem nawet jak to przeczytać, i Risky Woods. No, także tak to się wszystko prezentuje z nowej dostawy. Lada dzień sobie podłączę STK i zacznę sprawdzać, czy wszystko działa, co to są za gierki, bo większość tytułów jednak mi nic nie mówi. I oczywiście materiały będę po kolei wrzucał. Trzymajcie się.